Ustawa o dostępie do informacji publicznej stanowi, że termin odpowiedzi na wniosek wynosi nie później niż 14 dni od dnia złożenia tego wniosku. Jest możliwość w ustawie, w artykule 13 ust. 2, aby organ wydłużył odpowiedź na ten wniosek, jednak to wydłużenie terminu nie może być dłuższe niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku i muszą zostać spełnione 3 dni. Istotne warunki. Po pierwsze, musi on poinformować wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, że zamierza przedłużyć termin odpowiedzi. W tej informacji musi podać uzasadnienie, dla którego przedłuża termin odpowiedzi oraz wskazać, Konkretny termin, który nie może być późniejszy niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku, czyli możemy obliczyć to w ten sposób, że ta odpowiedź nie może być w sumie przedłużona bardziej niż o półtora miesiąca. E, powody, dla których e, 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 organ może przedłużyć Procedowanie naszego wniosku nie zostało określone w ustawie, natomiast przyjmuje się, że mogą to być powody związane z tym, że wniosek jest bardzo skomplikowany, wymaga analiz, być może współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi, jednostki samorządu terytorialnego. Może wynikać z tego, że wniosek zawiera bardzo dużo pytań, których udzielenie odpowiedzi może być czasochłonne i może być związane Związane też ze, zbieranym ze zbieraniem określonych e, danych. E, to, co jest istotne, to to, że urząd, przedłużając ten termin odpowiedzi, musi pamiętać, że ten powód musi związany być bezpośrednio e, z procedowaniem tego wniosku. On nie może być związany na przykład z tym, że pracownik gminy udał się na chorobowe, to organ e, czy urząd ma e, obowiązek tak zorganizować sobie pracę, aby zostały spełnione te przesłanki ustawowe i tak, aby urząd rzeczywiście spełnił swój obowiązek udostępnienia informacji publicznej niezwłocznie, nawet przyjmując, że może maksymalnie przedłużyć ten termin do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.